Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym informacyjnym filmie. I dziś omówimy sobie to, co nam szykuje Wargaming na nadchodzącego patcha, czy 0.11.11, czyli to, co będzie się nam tutaj działo w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku. I tak, co my tu będziemy, szanowni Państwo, posiadać w tym patchu do roboty? Pierwsza rzecz to jest stocznia. Ponownie. Stocznia będzie się składała z 30 faz, 26 z tych 30 będzie można zrobić za darmo. Po drodze do tego okrętu, który będzie nagrodą główną, którą będzie krążownik tieru 9 Admirał Shredder, będzie jeszcze na poziomie 19 zrobionej dyrektywy, czy tam misji, czy tam etapu budowy, na poziomie 19 dostaniemy pancernik brytyjski Renown 44, wersja taka właśnie zmieniona troszeczkę od tego, co mamy w drzewku. Jeden etap będzie kosztował 1750 dublonów, oczywiście na początku pewnie będzie coś można kupić w większej ilości i taniej, także polecam, jeżeli ktoś się wybiera do tego okrętu. Ja powiem szczerze, ten okręt mnie szczególnie kręci, także podejrzewam, że go nie będę dokańczał, bo mam już i Agira, mam i Siegfrieda, także ten Shredder trochę mi tutaj nie pasuje. Muszę się mu trochę jeszcze przyjrzeć dokładnie, jeżeli chodzi o to, jak on się sprawuje w boju, ale wydaje mi się, że chyba tego brał nie będę. Więc tak, prezentują się następująco, wizualnie oczywiście, bo nie mam tutaj podanych parametrów, ale mniejsza już o to. Także będzie można sobie ten okręt wybudować. Jeżeli kupimy wszystkie dyrektywy na początku, czy tam wszystkie etapy budowy, to za potem robienie ich z dyrektyw dostaniemy 250 stali za każdy taki etap wykupiony wcześniej. Dalej. Starcie Mikołajów, z tego co rozumiem, i to jest taki event typu kliknij i zapomnij, że kliknąłeś, nie? I to się będzie samo robiło, będziemy za to dostawali jakieś tam żetony i te żetony będziemy mogli sobie wymieniać na kapitanów oraz na stałe kamuflaże. Mam nadzieję, że z premiami, nie tylko wizualne, ale powiem szczerze, wygląda to całkiem przyzwoicie, czy tak bardziej w 3D troszeczkę jest ten dziób zrobiony, nie jest to płaska grafika tylko nałożona na kadłub, tylko coś tutaj już widać, także co roku, powiem szczerze, ładniejsze te kamuflaże zimowe i ten mi się nawet podoba. Na Halanda bym się skusił, powiem szczerze. Nowa naszywka, nowa flaga, nie, to nie naszywka. No mniejsza o to. I to, co nas najbardziej chyba w tym patchu interesuje, czyli nagrody, czy tam atesty, które będziemy mogli zamieniać, szanowni Państwo, sobie na duże, średnie, znaczy małe, nie małe. Kontenery po prostu mikołajowe, duże kontenery mikołajowe i mega kontenery. Z tym, że za każdy okręt tieru 10 będzie dostępny jeden taki certyfikat, no czyli będzie trzeba sobie to podzielić przez to, jakie chcemy kontenery sobie wziąć. Na największe trzeba będzie 5 certyfikatów, czyli 5 okrętów będzie się składało na jeden mega box świąteczny, 3 na duży i pojedyncze na mały. Także wydaje mi się, że to opcja optymalna to są te 3 wydawać na duże pudełka. Co dodatkowo, za każdy super okręt zagrany będziemy mieli 500 punktów badawczych, także to nie jest istotna informacja, ale 8, 9 będą nam generowały stal. To już jest fajna rzecz. Węgiel, jeżeli ktoś potrzebuje, to 5 do 7, ale zbić to wszystko z tych okrętów no będzie ciężko, chyba że wprowadzi Wargaming coś takiego, jak było w przypadku urodzin w okolicach września, że mogliśmy za zdobycie bazowego expa ściągnąć z kilku okrętów bez grania nimi te nagrody. To by było całkiem przyzwoite rozwiązanie. I tak, co dalej? Odświeżony port Fjordy w wersji świątecznej. Wygląda to następująco. Będzie to port w nocy, no bo wiadomo, że wszystkie światła, te lampki choinkowe, wszystkie takie inne rzeczy lepiej wyglądają w nocy niż w dzień. Będziemy mieli właśnie taką odświeżoną wersję graficzną tego portu oraz WG postanowiło zmienić, chyba już nie wiem, czy trzeci raz teraz, to będzie zmienić wygląd pudełek mikołajowych. Teraz mamy taki domeczek. Mały, zielony to jest ten standardowy. Taki to będzie duży kontener. I to będzie mega kontener. I tyle, jeżeli chodzi o pudła. Dalej mamy potyczki. Nie będziemy się to za bardzo zagłębiać, bo potyczki no, są ciekawe, o ile można sobie zagrać nimi jakieś fajne tiery w fajnej kombinacji. Tu będziemy mieli na początku 5x5 okręty 7 tieru, potem 1x1 pancerniki tieru 8, trzeci będzie 1x1 krążowniki 9, czwarty to będzie 5x5 krążowniki 10, i piąty to będzie 1x1 lotnie 10 tieru. Nagrody wiadomo niezbyt tam zachęcające do tego, żeby poświęcać na to duże ilości czasu.
Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to wiercenie w tle zbytnio. Postaram się, żeby to jakoś było do przeżycia. Bounty Event, czyli będziemy polować na graczy, którzy będą sobie tam gdzieś pływać w oznaczonych konkretnych okrętach, czy tam o konkretnych nazwach graczy, będą za to pewnie jakieś nagrody. Zostaje wprowadzone również coś takiego jak zadania, tutoriale dla nowych graczy. Będziemy musieli wykonać konkretny cel, żeby coś tam zdobyć. Także no, na pewno fajne coś, żeby nowych nauczyć pewnych rzeczy w WoWsiku, bo nieraz niektórym nawet i po kilku tysiącach bitew nie przychodzi to z łatwością, żeby coś umieć w tej grze. Zmiany w mapach. Ale zmiana nie dotyczy samych map, tylko bardziej rozkładania okrętów. Na początku mapy rozkład okrętów na flankach będzie troszeczkę inny i okręty podwodne będą częściej pojawiały się na przeciwnych stronach mapy oraz częściej będą się pojawiały na flankach. Zostaną dodane nowe naszywki, kamuflaż i jeżeli chodzi o pudełka mikołajowe i superkontenery, też warto zauważyć, że 40 nowych okrętów zostało dodane do tych pudełek świątecznych mikołajowych. Tu mamy pełną listę, oczywiście okręty podwodne, ja tu się za bardzo zagłębiał, nie będę w to już. I w superkontenerze też jest zmiana, dołożono 22 okręty, ale usunięto okręt Imperator Nikołaj I, także taka jest zmiana. No i to tyle, jeżeli chodzi o tą część informacji. Teraz jeszcze zerknijmy sobie na drugą część, a mianowicie nowe superokręty, które wejdą nam lada moment do WoWsika. No nie tylko superokręty, bo i nowe okręty specjalne. Mamy tutaj Commonwealthowy krążownik Brisbane. I to jest, szanowni państwo, Minotaur, z tym, że będzie wyposażony w pociski odłamków oburzące. Będzie miał również podobne do Minotaura uzbrojenie torpedowe, z tym, że torpedy będą troszeczkę miały większy zasięg i całkiem przyzwoitą prędkość. Także tutaj będziemy mogli sobie torpedami troszeczkę podłubać. Ale niestety, jeżeli mamy tutaj na Brisbane dostęp do obeków, to tak, nie mamy dostępu do przeciwpancernych pocisków. To się troszeczkę tutaj zmienia. Będzie można tutaj zmienić radar na generator dymu, także to samo co na Minotaurze. Naprawka też będzie taka jak na Minotaurze, także to troszeczkę nam tutaj wydłuży żywotność. No i nie wiem, czy nazwać to Minotaurem z obekami, czy Woosterem z dymem, bo myślę, że styl gry będzie dosyć podobny. Chociaż może booster z dymem niekoniecznie, bo booster ma troszeczkę inną parabolę lotu pocisków i dzięki temu możemy strzelać za wysepek. Jesteśmy wtedy bezpieczni, tego dymu nie potrzebujemy, no ale będzie tutaj coś właśnie takiego wprowadzone. Super okręt pierwszy, jaki nam się pojawia, nowy, to jest następca Gearinga w zasadzie, Joshua, nie będę czytał nazwiska, żeby nie przekręcić, czyli okręt podobny do tego, co mamy właśnie na tierze 10 w drzewku niszczycieli amerykańskich, z tym, że tutaj będziemy mieli troszeczkę inną konfigurację artylerii. 127 mm, takie jak mamy na Austinie, działa. Ile ich tu będzie? I dwie pięciorurowe wyrzutnie torped. Zobaczmy sobie tutaj dokładnie, ile tego jest. 3x2, zasięg 12,1. Będziemy tutaj posiadać sobie jeszcze tryb Burst Fire, czyli tego trzech salw w ciągu kilku sekund wypluwanych. Przy czym reload tych dział bazowo wynosi 3 sekundy, także myślę, że będziemy siać ogniem dosyć intensywnie. I ten Burst Fire nam tutaj, szanowni państwo, będzie zwiększał szansę na pożar oraz, no wiadomo, że przyspieszał ilość wypluwanych na sekundę pocisków. Zobaczymy, jak będzie z kamuflażem tutaj. Zerknijmy jeszcze. Kamuflaż. Wykrywalność z powierzchni 7,3, czyli gdzieś w okolicach 6,5 km będziemy się obracać, wydaje mi się, po zrobieniu tego okrętu pod kamo. Dosyć dużo chyba. Chyba, że mniej, bo nie mam tutaj pod ręką tego, jak to przeliczyć, także już nie będziemy się zagłębiać. Ale tutaj Wargaming napisze, że okręt będzie dobry do walki na kapie, bo będzie miał dużą pulę HP, przyzwoitą artylerię, która będzie mogła właśnie zagrozić innym niszczycielom i będzie to taki, no... Zobaczymy, a torpedy, zerknijmy sobie jeszcze, jakie mają zasięgi. Torpedy 2x5, maksymalny damage 18 tysięcy, 16,5 km zasięgu, także przyzwoicie. Nie najszybsze, 66 węzłów, ale myślę, że będzie fajnie się z nich tutaj korzystało. I to jest pierwszy super okręt nowy, jaki nam się pojawi. Drugi to jest niszczyciel panazjatycki.
ewolucja klasy Somers, także no coś w tych klimatach. Mamy tutaj cztery wieże z podwójną artylerią i będziemy sobie tutaj, panowie, szanowni państwo, dysponować uzbrojeniem torpedowym w ilości 3x5, także to, co na Somersie jest. Tylko tam mamy 3x4 bodajże, tak, 3x4. I to są torpedy, które mają 13,5 km zasięgu, prędkość to jest 69 węzłów, maksymalny damage to jest 18800, także wygląda przyzwoicie. Artyleria 4x2 przy przeładowaniu 5 sekund też wygląda całkiem spoko. Jak tutaj materiały eksploatacyjne się sprawują? Grupa naprawcza, na drugim slocie albo dym, albo radar, czyli to samo, na trzecim slocie boost do silnika i na czwartym slocie boost do przeładowania torped, także to też wygląda całkiem przyzwoicie. Czyli no tacy w miarę godni następcy, no po prostu ewolucja tych okrętów, które mamy na tierze 10 w zasadzie, jeżeli można by tak powiedzieć o okręcie tym amerykańskim, ale tutaj to jest no Somers właśnie, także trochę zmieniony Somers, sprzedany do Chin, także tak to wygląda. I w tym materiale, szanowni państwo, to jest wszystko, ja was zapraszam do dyskusji, z mojej strony tyle. Do usłyszenia i na razie.